Niepostrzeżenie zrobiło się ciemno. Ciepły letni wieczór zbliżał się ku końcowi. Siemion Iwanowicz na zachodzie ustępującego dnia powoli z ojcowską dumą obchodził leśne posiadłości. Wydawało się, że każde drzewo, każdy krzaczek, każdą ścieżkę zna i kocha. Ostatnio Siemion skończył 75 lat, z czego 50 pracuje jako leśniczy lub jak wszyscy z szacunkiem nazywają go w osadzie, strażnikiem lasu. Jego niepozorny, mały domek w cieniu rozłożystych drzew znają wszyscy mieszkańcy. Dobroć i nieobojętność właściciela na problemy innych przyciągają tu ludzi jak magnes. W ten fatalny dzień Siemion po obchodzie wracał do domu. Nic nie zapowiadało nieszczęścia, ale ono, przeklęte, czekało na dziada. Nie dochodząc kilku metrów do domu, nagle usłyszał muzykę i pijane głosy, dobiegające z głębi lasu. Tam jest polana, szepnął Siemion Iwanowicz. Od razu poczuł, że coś jest nie tak, serce ścisnęło mu się w piersi. Bez wahania ruszył w gąszcz lasu. Nawet nie przyszło mu do głowy, aby wziąć z domu strzelbę. Wszystkie konflikty Siemion zawsze potrafił rozwiązać pokojowo. Broń kurzyła się w kącie dla pozoru, po prostu z racji pracy należy ją mieć. I dzisiaj leśniczy myślał, że rozwiąże sprawę po ludzku. Po prostu powie, aby ściszali muzykę i posprzątali śmieci po sobie. Dziad nie lubił takich nieproszonych gości. Och, jak nie lubił. Jego las był czysty i zadbany tu nie miejsce na pijackie złoty to na pewno nie miejscowi przyjezdni. Nasze wiejskie chłopaki kochają las i na pewno tu nie będą psocić. Myślał. Kilka metrów przed polaną Siemion Iwanowicz zatrzymał się jak wryty. Poczuł ostry zapach, którego nigdy wcześniej w lesie nie było. W następnej chwili dziada jakby prądem trzasnęło. Oczywiście, że nie było. W tym lesie nigdy nie rozpalali ognisk. A to na pewno zapach ogniska. Siemion Iwanowicz ze strachem przyspieszył krok, przedzierając się przez część lasu. Opanował go dziki strach przed tym, co teraz może zobaczyć. Ale widok, który się przed nim otworzył. Przewyższył wszystkie najgorsze oczekiwania. Po środku polany rozpalone było ognisko, a nad nim wisiał kociołek z jakimś burgoczącym wywarem. Wzrok dziada, jak doświadczonego leśniczego, od razu padł na stos, niedbale zrzucony obok ogniska. Boże! zadrżał dziad. W środku wszystko zimno to stos z gałęzi i patyczków, które poszły na rozpałkę. Siemion Iwanowicz przeszedł szorstką dłonią po patyczkach, bezlitośnie ściętych. Mój Boże, oni przecież drzewo zniszczyli. Przeklęci i rodzi. Oburzył się dziad. Przez lata pracy jako leśniczy tak zbliżył się do natury, że każde drzewo dla niego było jak dziecko. Dziś jedno z jego dzieci zostało okaleczone. I nie wiadomo jeszcze, czy przeżyje. Siemionem Iwanowiczem ogarnęło uczucie nienawiści do tych nieproszonych morderców. Odpowiedzą za to przed sądem. Zostaną ukarani. Wysyczał przez zęby dziad i odważnie poszedł naprzeciw wrogom. A ich było wielu, nie mniej niż dziesięciu. Ogromni napakowani chłopcy i półnagie pomalowane dziewczyny głośno śmiały się i piły jakąś ciecz z plastikowych kubków. Alkohol, zielone węże, ile ludzi zniszczył. Domyślił się dziad. Za całego życia wódkę pił tylko raz, gdy jego syn Mityenka zginął w gorącym punkcie. A wódka była podrabiana, ledwie wtedy nie umarł. Na podeptanej obuwiem polanie walały się rzeczy: rozdarte opakowania i torby z produktami. Młodzież była tak pochłonięta imprezą, muzyka rozbrzmiewała na całą okolicę, że nawet od razu nie zauważyli starca. W końcu Siemion zobaczył łysy i ogromny chłopak z tatuażami na rękach. Chwiejnym krokiem szedł do torby po kolejną butelkę ze spirytusem. Ej, co ty tu szperasz, starcze? Zaryczał chłopak. A, rozumiem, też chcesz się zabawić. Potrząsnąć starością. Chłopaki! krzyknął łysy, ile miał sił. Przyjmiemy staruszka do naszej kompanii. Pozostała publiczność na widok dziada gwizdnęła i zaśmiała się jeszcze głośniej. A czemu nie to pomysł? Chociaż się pośmiejemy. No dalej, dziadku, tańcz do muzyki. Krzyknął ktoś z tej pijanej braci. Przypomnisz sobie, jak dawniej na potańcówki chodziłeś i dziewczyny obmacywałeś. Prosimy, prosimy. Posypały się dookoła szydercze okrzyki i klaskanie. Dziada pociągnęli za ręce i wypchnęli na środek polany. Dziesiątki twarzy, zaczerwienionych od wypitego alkoholu oczami, przeglądały go od stóp do głów. Ale Siemion Iwanowicz stał nieruchomo, jak skała. Nawet w takiej sytuacji udało mu się wziąć siebie w gaść. Jakby nie zauważył wypowiedzianych w jego kierunku obelg i podłości i spokojnym, pewnym głosem powiedział. Jestem miejscowym leśniczym, Siemion Iwanowicz Wasiliew. Wycinanie drzew i rozpalanie ognisk bez pozwolenia w lesie jest zabronione przez prawo. Zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności. I jeszcze dodał. Jest już późno. Kończcie waszą imprezę, zgasicie ognisko i posprzątajcie po sobie śmieci. Młodzież słuchała z otwartymi ustami z zaskoczenia. Wyraźnie nie spodziewali się usłyszeć od starca takich odważnych słów. Nagle z tłumu wyłonił się dwumetrowy garbaty chłopak z zuchwałym uśmiechem i zaczął atakować dziada. Teraz to my cię posprzątamy, starcze, a nie śmieci. Czy ty całkiem strachu się pozbyłeś? My mu znaczy proponujemy wypić, zakąsić, a on no skręci, a jeszcze i sprawę na nas wiesza. Ogólnie znikaj stąd, starcze, dobrem zdrowiem, póki nie jest za późno, inaczej twoje kości potem cała ta piekielna wieś będzie szukać. Ciemion Iwanowicz nie był z tych, co się łatwo poddają. Przeżył śmierć syna mitenki i żony Annuszki. To było straszne. A groźby tego smarkacza w porównaniu z tym, co go spotkało wcześniej, były bzdurą. Ciemion bał się tylko jednego. Jeśli zginie z rąk tych bezczelnych młokosów, nikogo nie będzie miał, kto odwiedzałby groby jego najdroższych. Po śmierci Annuszki i tak już więcej się nie ożenił. Przeżył resztę życia jako kawaler, nie znalazł nikogo takiego jak ona i nawet nie szukał. Ciemią zacisnął do bólu pięści, ukrył łzy, które zbliżyły się do oczu i dał sobie słowo: Nie poddam się. Za nic i będę bronił swoich praw. Jestem leśniczym i ochrona lasu to moja praca. Poradziłem sobie sam z bandami kłusowników i z nimi też sobie poradzę. Szkoda, że nie wziąłem ze sobą strzelby. Teraz by się przydała. Siemion Iwanowicz nabrał odwagi i, patrząc w oczy bezczelnym, powiedział: Nie, nie odejdę. Urządziliście libację w niedozwolonym miejscu i niszczycie las. Myślicie, że jestem stary, więc nic się nie stanie. Mylicie się. Rano będziecie już rozmawiać nie ze mną, a z policją. Rano? Złośliwie zachichotał dwumetrowy silak. Dożyj do rana. Nie śmiej mi grozić, oburzył się dziad. Masz jeszcze mleko na ustach niewyschłe, a już ciągle to samo. Popełniłeś przestępstwo, więc odpowiadaj. Siemion rozgorączkował się. Nie zauważając, że siły nie są równe. On jeden, a tych młodych chłystków cała gromada. Jeśli się na niego rzucą, nie zostanie po nim suche miejsce. A silak nie uspokajał się i, pryskając śliną, zawołał. Na kogo ty się puszczasz, starych chrząszczu? Jesteś nikim, pustym miejscem. A my wszyscy. Mój ojciec ma wysokie stanowisko. Wystarczy, że tylko palcem pstryknie, nie będzie ani ciebie, ani działki razem z policjami. Siemion Iwanowicz nieco oniemiał od takiego stwierdzenia i nie zdążył otworzyć ust, jak usłyszał za plecami głos innego, równie bezczelnego majętnego. Sierioza, skończ słuchać tę starczą bzdurę. Za dużo czasu trzeba na niego jeszcze marnować. Dajmy mu w kość, a potem wyrzućmy z polany. Ej, nie. Mam lepszą propozycję. Ten stary mnie wkurzył. Nie uspokajał się długonogi majętny. Dzisiaj są moje urodziny, a to znaczy, że mogę robić wszystko, co chcę. Prawda, staruszku? Siemion Iwanowicz był zszokowany do głębi serca tym, co zobaczył i usłyszał. Co się stało z tym światem, jeśli jest taka młodzież? Rozpieszczona i bezczelna. Jak można tak znęcać się nad starcami? Sami kiedyś będą starzy i słabi. Jak tego nie rozumieją? Kiedy byłem młody, takiego nie było. Zawsze szanowaliśmy starszych, żyliśmy według sumienia i nakazów serca. A co teraz? W myślach wykrzyknął siemion. Dziadek. Zwiesiwszy głowę, był zmuszony wysłuchać strumienia brudnych, okropnych słów. Ale nic. Wytrzymam obronię swój las, tak myślał dziadek, nie podejrzewając, co z nim zamierza zrobić umysł tego bogacza rozpalony alkoholem. Co jest, ogłuchłeś, starcze. Przywrócił Siemion straszną rzeczywistość, ostry i podpity głos, dochodzący z góry. Dziadek mimowolnie drgnął całym ciałem, ale nie dał po sobie poznać, że boi się tego młokosa. Przecież kazałeś nam gasić ognisko, zbierać śmieci. Więc dawaj, włącz gaz i zbieraj sam. Siemion Iwanowicz oniemiał i bełkotał. Jak gasić? No co ty starcze. Rękami, rękami gasisz i zbierasz, albo ściągaj spodnie i gasisz nimi. No dawaj, co się na zenka patrzysz. Zabieraj się do roboty. Młody bogacz nie dawał za wygraną. A ja popatrzę. Wyjął z kieszeni butelkę wódki i kilka razy sięgnął do niej, jakby to była zwykła woda. Szary, może starczy? Po co ci ten staruszek? Jedźmy do miasta. Przerażeni próbowali obogacza jego przyjaciele. Ale widocznie alkohol tak przysłonił młodzieńcowi umysł, że miał gdzieś co robi. Spadajcie, nieszczęśliwe tchórze. Nie odjadę, dopóki nie nauczę tego starca, co to znaczy? No, jak chcesz, szary, a my zmykamy jak najdalej od grzechu. Przecież mówiłem, wynoście się, tak zwani przyjaciele, odpowiedział długonogi i splunął za odchodzącymi. Siemionowi Iwanowiczowi stało się bardzo źle od ludzkiej głupoty i okrucieństwa. Ku swemu przerażeniu poczuł, że siły go opuszczają, a ciało zmiękło. Kilka sekund dziadek poczuł ostry ból w boku. Ten bezczelny uderzył go z dołu. Siemion przywiał się do ziemi, jakby zmokły od deszczu pręt i z trudem się wyprostował. No co, będę jeszcze długo czekał, żeby oglądać twój tyłek. Zdejmij spodnie i zgasić ognisko. Wrzeszczał jak szalony bogacz. Siemion nie doświadczył w życiu większej hańby i wstydu. Nie chciał podporządkować się silniejszemu, ale nie miał siły, by zrzucić z siebie to zwierzę odmawiające myślenia. A bogacz nadal drwił ze starca. Na złość dziadkowi próbował jeszcze bardziej rozniecić ognisko, dorzucając do ognia pozostałe gałęzie i patyki. Siemion Iwanowicz zrozumiał, że ten szalony czyn skończy się źle. Szkoda umierać na skraju lat z ręki głupiego młokosa. I dlaczego tacy łajdacy żyją, a jego drobna córeczka dawno leży w wilgotnym grobie? Nie zdążył dziadek dojść do siebie od ciężkich myśli, jak za plecami usłyszał przeszywający krzyk, mrożący krew w żyłach. Gwałtownie odwrócił się, bogacza nie było. Ale jego szalony wrzask rozdzierał powietrze na strzępy. Po kilku sekundach, Siemion zrozumiał, co się stało. Oczywiście wiedział, że polana jest niebezpiecznym miejscem. Z jednej jej strony w dół prowadzi wąska ścieżka, która nagle skręca ku przepaści. A przepaść ta jest stroma i niebezpieczna dla zdrowia. Ale bogacz o tym nie wiedział. Ledwo trzymając się na nogach od alkoholu, w pewnym momencie nie utrzymał równowagi i stoczył się w dół. Siemion Iwanowicz z trudem wstał z kolan, pochylił się i spojrzał w dół. Tam leżał jego oprawca i jęczał, ile sił. Siemion, zapominając o wyrządzonych mu krzywdach, rzucił się z pomocą chłopakowi. Nie mógł nie pomóc, bo był odpowiedzialny za każdego, kto wpadł w tarapaty tutaj. Jak się czujesz? Możesz iść? Pochylając się nad silnym mężczyzną, spytał Siemion. Sam ledwo oddychał. Czując niemą ból w sercu. Już dawno niemłody, i pokonywanie takich trudnych dystansów w krótkim czasie nie było dla niego łatwe. Chłopak próbował wstać, ale kolejny raz wyl z dzikiego bólu. No, wygląda na to, że masz złamaną nogę, obmyślając głowę, powiedział dziadek zrezygnowany. Przez rozdarte spodnie było widać, że noga w ciągu kilku sekund posiniała i spuchła. Co? wykrzyknął z płaczem bogacz. To wszystko twoja wina, przeklęty starcze. Dlaczego się tu wtrąciłeś? Dosyć, chłopce. Dojdź do siebie w końcu. Czy tata i mama nauczyli cię szanować starszych? Czy oni sami są tacy jak ty, hamscy? W takim razie nauczę cię rozumu. Zobaczywszy, że Major ucichł i patrzy na niego przerażonymi oczami, siemion Iwanowicz nagle pomyślał. Oto jakie życie jest szalone. Jeszcze kilka minut temu leżałem u nóg tego smarkacza, a on naśmiewał się ze mnie jak chciał. Teraz sam leży przede mną długi, bezbronny, wijący się jak robak z oczami na mokrym miejscu. Tylko nie będę mógł postąpić tak jak on ze mną. W biedzie nie zostawię, sumienie nie pozwoli. A głośno-siemion powiedział: Musisz natychmiast jechać do szpitala. Wezwiemy karetkę. I dopiero teraz Siemiona olśniło, że telefon komórkowy zostawił w domu. Był tak zaskoczony nieproszonymi gośćmi, że wszystko na świecie zapomniał. A i pamięć ostatnio zaczęła szwankować. W końcu, wiek szanowny. Masz telefon komórkowy? Zapytał dziadek. Chłopak zaniepokojony patrzył na dziadka na zmarszczki flopa. Tak, gdzieś w torbie zostawiłem. Leż tutaj, nie ruszaj się. Wiem, że przy złamaniach lepiej się nie ruszać, aby kości jeszcze bardziej się nie przesunęły. Teraz wejdę na górę, przyniosę telefon. Siemion Iwanowicz na próżno wpełna górę. Telefon chłopaka się rozładował. Co teraz zrobisz? I tu problem, gwizdnął dziadek. Będę musiał iść do domu. Pan Bóg pomoże przebyć tę drogę. W następnej chwili Siemion drgnął z kolejnego histerycznego ataku chłopaka. Po jego twarzy znowu potoczyły się łzy jak grat. Tak, chłopczyku, tylko naśmiewać się umiesz, a sam jesteś ostatnim tchórzem pomyślał dziadek. Ale czemu znowu zalewasz się łzami? Tak, poszedłem do domu po telefon po telefon musimy jakoś wezwać karetkę. Wrócę obiecał Siemion Iwanowicz. Chłopak chwycił się za rękę dziadka jak rak i nie puszcza. Rozmawiając na ulicy całkiem się ściemniło, a on bał się zostać sam, bez pomocy. A co jeśli dziadek nie przyjdzie? Co wtedy? Nie kłamiesz? Wrócisz? Chcę żyć, wykrzyknął major tak przejmująco, jakby był na łożu śmierci. Co ty? To tylko złamanie. Od tego się nie umiera. Oczywiście, że wrócę. Tylko tam i z powrotem. Poczekaj trochę. Zgoda. Zmiękczony. Zapytał siemion. Major tylko kiwnął głową, zaciskając usta od przeszywającego bólu nogi. No właśnie, pomyślał dziadek. Zobacz, jak się przestraszył zostać bezradnym. Cały pobladł. Pomyśl o swoim zachowaniu. Może coś ci się w głowie rozjaśni. Dopiero bliżej północy karetka zabrała chłopaka do szpitala. Samochodem przez gąszcz nie dało się przejechać, a przedzieranie się pieszo przez las, ciągnąc na sobie chorego, nie było łatwym zadaniem. Ale lekarze sobie poradzili i nie z takich opresji wychodzili. Ciemion Iwanowicz ledwo dotarł do domu. Za wieczór i noc wybiegał się, wytrzymał, a serce mocno go ścisnęło. Ostatnie siły opuszczały go. Zachwiał się, opierając o klamkę drzwi wejściowych. Wypił lekarstwo. Wydaje się, że puściło. Usiadł na starym kanapie, spoglądając na pokój. Na ścianach wisiały fotografie, dużo fotografii. Na nich jego bliscy i całe życie Siemiona. Tak, zestarzałem się, siły już nie te. Nie jestem już gotowy na takie przygody, jakie miały miejsce dzisiaj. I żyć mi już nie ma po co. Chodzę na wasze groby, a samemu już pora tak leżeć. Wolno mówił Siemion Iwanowicz, a po twarzy płynęły łzy. Tylko we śnie udało mu się zapomnieć. Śniło mu się jego bliscy, Annuszka i Mitja. We śnie Siemionowi wydawało się, że żona i syn siedzą obok niego. Jak ja chcę do was? Mogę przyjść do was tej nocy? Na zawsze. Prosił się Siemion. Witaj, Siemionie, powiedziała żona Annuszka. Widzę, jak ci ciężko. Ale ty jesteś u mnie dzielny. Zawsze świetnie radziłeś sobie z trudnościami. I tu sobie poradzisz, drogi. Do nas jest ci jeszcze za wcześnie. Musisz zakończyć wszystkie sprawy w życiu ziemskim. Wszystko będzie dobrze. Tato, kochamy cię, odezwał się synu Śmitiuszka. Żyj, ty u mnie, bohater, wiem. Wszystko widzimy, czujemy z góry. Przepraszam, że musisz cierpieć. Skończy się czarna seria. Nadejdzie czas, będziemy wszyscy razem. Kiedy Siemion Iwanowicz otworzył oczy, wydawało mu się, że był w raju. Spotkał się z bliskimi, i na duszy stało się lżej. Widocznie to jego dola. Los coraz wystawia go na próbę wytrzymałości. I on jest gotowy. Zawsze gotowy. Byle tylko na końcu ziemskiej drogi czekało na niego spotkanie z bliskimi. Jakże Semian Iwanowicz miał rację, mówiąc o próbach. Jakby w wodę patrzył. Jak to bywa, nieszczęście nie przychodzi samo. Semian naiwnie myślał, że po wysłaniu bezczelnego bogacza do szpitala jego cierpienia się skończą. Zapomni o zdarzeniu, jak o złym śnie. Ale nie, okazuje się, że to dopiero początek. Dwa dni później, w słoneczny poranek, dziadek, jak zawsze, zamierzał dokonać obchodu pasma leśnego. Nagle, jak grom z jasnego nieba, rozległo się ogłuszające pukanie do drzwi. Otwierając drzwi, dziadek zamarł. Na progu stało trzech policjantów. Semian Iwanowicz-Basiliew. Tak, to ja. Odpowiedział pośpiesznie dziadek. Mam nakaz aresztowania. Jesteś podejrzany o popełnienie przestępstw. Na spakowanie daję dwadzieścia minut. Semian stał jak wryty, nie mogąc się poruszyć. Mój Boże, jakich jeszcze przestępstw? Tysiąc chaotycznych myśli przemknęło przez głowę dziadka. Dopiero po kilku sekundach wróciło do niego poczucie samokontroli. A o co mnie podejrzewacie? O wiele nazbieraliście przestępstw, proszę bardzo. Spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, przekroczenie granic koniecznej obrony, pozostawienie w niebezpieczeństwie. I to jeszcze nie cała wasza lista zasług. U Semiona Iwanowicza wszystko zimno w środku, a ręce zdradziecko zadrżały. Co pan mówi? Przestraszył się Semian. To jakiś błąd. Niczego nie robiłem. Po prostu pomyłka. Jak to pomyłka? Złośliwie rzekł jeden z policjantów. Byłeś na polanie leśnej od ósmej do jedenastej wieczorem przedwczoraj? No, byłem. Ledwo słyszalnie wymamrotał dziadek. Oto i odpowiedzi na wasze pytania. Z pełnym obojętnością i niewzruszeniem odpowiedział policjant. Panie Boże, mój Boże! W końcu do semiona dotarło znaczenie słów policjantów. Jak to możliwe? Nieletni złamali prawo, drwili ze mnie, a ja ich nawet palcem nie tknąłem i nawet bogacza uratowałem, a okazuje się być przestępcą. Semian Iwanowicz został wstrząśnięty przez okropną niesprawiedliwość. Czym mnie wsadzą? Naiwnie, prawie dziecięco, zapytał. Tak i na długo. A ty, Ceo, żyjąc tyle lat, nie wiedziałeś, że trzeba odpowiadać za swoje czyny? Serce dziadka i tak już zmęczone życiowymi wstrząsami skurczyło się ze strachu i bezsilności. Pobladł i zaczął płakać. Nie jestem winny. Niczego nie zrobiłem. To te nieletnie łajdaki są prawdziwymi przestępcami. Po prostu wykonywałem swoją pracę leśniczego. W areszcie śledczym zdecydują, kto ma rację, a kto jest winny, burknął jeden z policjantów. A na razie zbieraj swoje manatki szybko i nie obciążaj nas pustymi rozmowami. Semian w szoku zaczął błąkać się po domu, ledwo rozumiejąc: Ceo zabrać ze sobą. Nie zdążył nawet mrugnąć, a na jego nadgarstkach zaskrzypiały kajdanki. A to jeszcze po Ceo przerażony dziadek Tak trzeba odciął policjant Takiego wstydu Semian Iwanowicz nigdy nie doświadczył dożył. Jako zatwardziały przestępca w kajdanach jest prowadzony do więzienia. Tysiąc razy żałował, że to nie on wpadł do tego wąwozu i nie umarł, bo wtedy już byłby w niebie ze swoimi bliskimi ludźmi i dzisiejszego koszmaru BY nie było. Nie, nie powinienem gniewać Boga, natychmiast zbeształ się Semian. Jeśli los przysyła mi taką próbę, to muszę ją wytrzymać. A mój Bożek i moi aniołowie, stróże Annuszka i Mityuszka pomogą mi. Co, zasnąłeś? Wchodź! przywołał dziadka z niebios na ziemię donośny głos konwojenta. Od pchnięcia w plecy semian ledwo utrzymał się na nogach. Brzęk kluczy zabrzmiał jak zwiastun tego, że wpadł w pułapkę, z której nie ma ucieczki. Ej, staruszku, jak cię tu zaniosło? szepczą się współwięźniowie ze wszystkich stron. A semian nic nie mógł odpowiedzieć. Nie miał w czym się przyznać, tylko łzy popłynęły po starczych pomarszczonych policzkach. No, mów, będzie ci lżej, zagłuszyło więzienne bractwo. Simen Iwanowicz sam nie zrozumiał, dlaczego nagle wyjawił całe swoje nieszczęście bez reszty tym ludziom pobitym przez życie. Pewnie dlatego, że już było nie do zniesienia trzymać ten ból w sobie, w duszy i sercu. No co ty, niewinny winowajcą, czy ceo? Węzwi adwokata. Chociaż jeśli jesteś z dobrego domu, to jego bogaty tatuś kupi wszystkich i wszystko. Wplątałeś się, dziadku. Ale trzymaj się, może krzywa droga cię wywiezie krzyczał najgłośniejszy i z więzienia. Jak miał rację, Simen zrozumiał już następnego dnia. Śledczy Sabieliew wdawał aluzję, a adwokat Jakowlew otwarcie mówił, że postępowanie karne zostało wszczęte z inicjatywy zastępcy prokuratora miasta Jegorowa, który jest ojcem tego samego bogacza Macho, który znęcał się nad starcem. Urzędnik pryskając śliną. Krzyczał, że myśliwy okaleczył jego syna, popychając go z urwiska. Trząsł opinią medyczną, w której czarno na białym napisano, że syn ma skomplikowane złamanie nogi i dwóch żeber uszkodzenie organów wewnętrznych. Pozwę go. Obygnił w więzieniu do końca swoich dni, wykrzyknął urzędnik, wylewając potok dzikich przekleństw. Adwokat Jakowlew zadawał pytanie dziadka, ale jak to możliwe, ja nie jestem winny. Cały czas powtarzał to samo. Ale przecież rozumiesz, Simen Iwanowicz, tam nie było kamer, nie wiadomo, kto kogo popchnął. I udowodnienie, że nie masz z tym nic wspólnego, jest trudne, ale będziemy próbować, oczywiście, ale sam rozumiesz szansę. Przed procesem dziadka zmuszono do siedzenia w areszcie śledczym. Wniosek adwokata o zakazie opuszczania kraju sąd odrzucił. Semenowi Iwanowiczowi, który kochał wolność i przestrzeń leśną, było nie do zniesienia być w klatce. Przestał jeść, spać, cóż tam mówić, przestał żyć, po prostu istniał nawet grzeszną myślą pomyślał o odebraniu sobie życia, ale przykazanie Boże go powstrzymało. To wielki grzech, nie mogę, powtarzał Simon. Zostało mu tylko jedno, cicho czekać na wyrok sądu i modlić się. Właśnie to robił, niestrudzenie i codziennie. Posłuchaj, dziadku, ale po co się tak załamywać? Próbowali pocieszyć współwięźniowie, widząc cierpienie starca. Nie dadzą ci dużo, a potem warunkowo wcześnie cię zwolnią. Ale Simen nikogo nie słuchał, wiedział pewnie, że w dniu, gdy odbędzie się sąd i zostanie uznany za winnego, serce dziadka się zatrzyma. Takiego bólu duszy nie przeżyje. Tak minęło kilka tygodni, długich, monotonnych, beznadziejnych. Śledczy nagle przestał męczyć Semena Iwanowicza wyczerpującymi przesłuchaniami. Zlitował się nade mną. A może coś się stało? Zastanawiał się dziadek. Pewnego ranka, gdy do sądu zostało tylko kilka dni, drzwi celi z hukiem się otworzyły, a konwój głośno zaryczał. Wasiliew na wyjście. A po kilku sekundach dodał nieco ciszej. Z rzeczami. Boże! zaniepokoił się dziadek. Wiedziałem nie wróży to nic dobrego przed burzą. Coś się stało! A dokąd mnie prowadzą? zapytał nieśmiało Simon. – U śledczego wszystkiego się dowiesz. Idź szybciej, nie na spacer się wybierasz. Skomenderował konwój i lekko popchnął Semena Iwanowicza w plecy. Przekraczając próg gabinetu, Simon od razu zauważył zmiany. Spojrzenie śledczego Sawieliewa, zawsze obojętne i surowe, zmieniło się na życzliwe i współczujące. Dokąd mnie? zapytał dziadek, nerwowo tracąc uchwyt torby ze skromnymi dobytkami. Śledczy ożywił się, zeskoczył z krzesła i, zacinając się w słowach, powiedział: „Simen Iwanowicz przeanalizowaliśmy okoliczności sprawy i ustaliliśmy. Że nie ponosisz winy za to, co się stało, możesz być wolny. Dziadek o nie miał i nie mógł wypowiedzieć ani słowa. dopiero po kilku sekundach doszedł do siebie. Jak? Wolny. Czy mogę iść do domu? Nie wierzył Simon. Wydawało mu się, że znów znalazł się we śnie. Tak, możesz, potwierdził śledczy. Dziadkowi i tak było nie po sobie, ale czyż to możliwe? To wygląda jak bajka. A co z oświadczeniem zastępcy prokuratora? Przecież on mnie oskarżał. Zdziwiony dziadek się opierał. Ale to nie zatrzymało śledczego. Roman Grigoriewicz tu i teraz sam wszystko Państwu opowie. Drzwi się otworzyły i ku zdumieniu dziadka do biura wszedł wysoki, dostojny. Biznesowy mężczyzna w średnim wieku. Dzień dobry, Siemion Iwanowicz. Jestem zastępcą prokuratora miasta leśnów, Roman Grigoriewicz. Miło mi poznać. Powiedział cicho, wchodzący. Było widać, że czuje się niezręcznie, nie na swoim miejscu. Nie pozostało nic po krzykliwym urzędniku, udowadniającym niewinność swojego niezdarnego syna. Zabrałem oświadczenie i sprawa karna przeciwko panu, Siemion Iwanowicz, została umorzona, pewnie powiedział leśnów. A dlaczego? Nie dawał za wygraną dziadek. Przecież mnie oskarżaliście, a potem nagle jestem niewinny. Coś tu nie gra. Kolejny podstęp. Nie ma żadnego podstępu, odciął się leśnów. A po chwili wypowiedział słowa, które sprawiły, że siemion drgnął i zastygł na miejscu. Dmitrij Wasiliew to przecież wasz syn. Niespodziewanie zapytał urzędnik. Mój cicho odpowiedział dziadek, czując, że do oczu napływają łzy. Skąd go znacie? Służyliśmy razem w gorącym punkcie. Ciężko westchnął leśnów. Zawdzięczam mu życie. Wtedy wyciągnął mnie i jeszcze kilku chłopaków spod ostrzału, żebyśmy przeżyli i nie zostali okaleczeni. A sam dzielnie walczył w nierównej walce z wrogiem. Wasz syn, bohater, prawdziwy. Każdego Bożego dnia ani na chwilę o tym nie zapominam. Przepraszam, dopiero kilka dni temu dowiedziałem się, że jesteście jego ojcem. Nie mogłem postąpić inaczej z moim sumieniem i pamięcią o imię. Po policzkach dziadka popłynęły łzy, palące, duże. Nie było siły ich powstrzymać. Jak bardzo chciał wydawać się spokojny i stanowczy, ale nic z tego nie wyszło. Wspomnienia o synu przysłoniły wszystko. Na siemiona nagle spadł potężny strumień złości, który wylał na obecnych. Co wy ze mną robicie, przeklęte łajdaki? Moja dusza jest rozrywana na kawałki. Powiedz mi, Leśnów, a gdybym nie był ojcem bohatera, wsadziłbyś niewinnego starca do więzienia? Leśnów zadrżał, mrugając oczami, nie wiedząc, co powiedzieć, a potem bełkotliwie powiedział. Przyznaję się, dziadku, przyznaję, przepraszam. Przywykłem wszędzie wyciągać swojego nieudacznika. Już granic nie widzę. To moja wina, że taki się stał, bezczelny i pewny siebie. Zaniedbałem go. Syn wychowywał się bez matki, z macochą nie układało się, a ja cały czas w pracy. No i wyszło, jak wyszło. Urzędnik winny, spoglądając na dziadka, dodał. Syn mi opowiedział, co się stało. Nie jesteś winny, przepraszam jeszcze raz. Siemion Iwanowicz odwrócił się i nie patrzył na Leśnowa. Było mu trudno zaakceptować i wybaczyć nieludzki czyn urzędnika, choćby nawet został przez niego na czas naprawiony. Ale dla pamięci syna kiedyś to zrobi. Ale nie teraz, nie w tej chwili. Tylko dźwięk ponownie otwieranych drzwi przyciągnął uwagę dziadka. Siemion zdziwił się. Na progu stał ten sam chłopak. Silacz, bogacz. Jego dziadek zapamiętał na całe życie. Podszedł do dziadka z laską, utykając na lewą nogę. Jak się masz, chłopce? Zainteresował się Siemion. Nic, leczę się. Lekarze mówią, że po kursie leczenia i rehabilitacji będę chodził normalnie, jak wcześniej. Przebaczcie mi, jeśli możecie. Nie miejcie do mnie żalu, odpowiedział chłopak, patrząc w oczy dziadka. Siemion po raz pierwszy usłyszał od chłopaka rozsądną mowę, a nie pijackie drwiny. A może nie wszystko jeszcze u niego stracone? Oto, jak jego życie się potoczyło. Jeszcze jeden taki przypadek, i można zostać bez głowy. Może się poprawi, oby pomyślał dziadek, a na głos powiedział: Trzymaj się, chłopce, zdrowiej, wszystko się ułoży. A potem uścisnął rękę chłopaka, mocno uścisnął, po męsku. Tego samego dnia Siemion Iwanowicz udał się do domu. Droga do domu wydała mu się krótsza i bardziej pożądana niż kiedykolwiek. Ale nie mógł przejść obok cmentarza. Serce nie pozwoliło mu na to. Witajcie, moi drodzy. Oto ja. Z fotografii na nagrobkach patrzyły na dziadka piękne, ukochane twarze żony i syna. Siemion uklęknął, przesunął szorstką dłonią po nagrobkach, pocałował portrety i cicho szepnął: Dziękuję wam, moi kochani, znowu mnie uratowaliście. Jeszcze długo dziadek stał przy grobach, rozmawiał z bliskimi, dzielił się wspomnieniami i przeżyciami ostatnich miesięcy spędzonych w niewoli. Nie zauważył, jak zrobiło się ciemno, a na ziemię opadł wieczór. Idę. Zostańcie z Bogiem, powiedział cicho Siemion, przełykając łzy. Nie, nie załamie się. Będzie żył dla pamięci swoich bliskich, dopóki Pan nie zabierze go do siebie. Mam jeszcze tyle ziemskich spraw do załatwienia, ocknął się dziadek. Oto las, ile czasu bez mnie stoi samotny. Pracy w bród. Dziadek spojrzał na wieczorne niebo, westchnął i powiedział: Będziemy żyć, nie umrzemy. A potem, wyprostowawszy zesztywniałe ramiona, siemion poszedł w kierunku domu. W końcu noc nieuchronnie ustąpi miejsca świtowi, wyjdzie słońce i nadejdzie nowy dzień.